Hej! Patrzcie, kto przyszedł! Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko! No, skoro byłeś taki szybki, zadbam o to, byś równie szybko umarł. To ty zginiesz. Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem! Mam miecz Beliara! Poprowadzę smoki na kontynent. Razem sprowadzimy na świat ludzi ciemność. Zaprzedałeś duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za twoją duszę? Dobra, dość już się nasłuchałem. Pokaż, co umiesz. Tak ci śpieszno do ziemi? Dobra, sam tego chciałeś. Hej! Chcesz się jeszcze raz ze mną spróbować? Nie dość problemów. Wszystko w cały czas jednym rytmem. Nikt mnie nigdy nie pyta o zdanie. To się nigdy nie zmieni. Tego jest więcej. Wiesz. No nic dobrego. Droga wolna. Uciekajcie. Wspaniale. Znam jedną jaskinię na bagnach, w której mogę ukryć ludzi, ale co potem? Idąc z bagien, kierujcie się na południowy zachód, a powinniście trafić do obozu, który magowie wody rozbili w ruinach starej świątyni. Oni pokażą wam drogę. Wielkie dzięki, naprawdę. Jesteśmy głęboko wdzięczni za okazane nam miłosierdzie i pozostajemy zobowiązani. Spokojnie. Po co ta ceremonia? Hej! To znowu ty! Hej! Dużo by mnie to kosztowało. Udało mi się. Kruka już nie ma. To będzie nauczka dla Beliara. Ruszasz dalej? Moje zadanie w dolinie zostało wykonane. Odpocznę kilka dni. Tak, ciągle w drodze, co? Bezpiecznej podróży. Kto wie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Kto wie?
spotkasz na swojej drodze jeszcze wiele bram i łuków, a przy jednym z nich znajdziesz mnie. Ej, ty! Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie można na tym polegać. To przecież oczywiste. Nie musisz mi tego mówić. Zielony. Widzi, słyszy się to i owo. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. W końcu to była jego decyzja. Jak leci? Chcesz wiedzieć, jak leci? Już ja ci powiem, jak leci. Pewnej sztormowej nocy przywieźli mnie tu piraci. Zażygałem im cały statek. No a potem kruk odciął kopalnię, bo jacyś durnie stali się zbyt chciwi. Franco został przywódcą myśliwych i zabije każdego, kto mu się przeciwstawi. Czyli ogólnie mówiąc, leci dość marnie. W jaki sposób Franco został przywódcą tej bandy? Całkiem prosto. Zabił Fletchera, poprzedniego przywódcę. Fletcher był w porządku. Franco jednak oszukuje nas jak tylko może. Potrafisz mnie czegoś nauczyć? Wiem co nieco o krwiopijcach. Nienawidzę tych bydlaków chyba nawet bardziej niż Franka. Wiem, jak oderwać z ich trupów skrzydła i żądła. Tak, oderwać. Nie licząc tego, że wiem, jak uzyskać wydzielinę z żądła. Jeśli chcesz, mogę cię tego wszystkiego nauczyć. Oczywiście nie za darmo. A co do krwiopijców? Co chcesz wiedzieć? Jak uzyskać wydzielinę krwiopijcy? Trzeba rozciąć zewnętrzną warstwę żądła. Wtedy powinieneś zobaczyć, jak ścieka uzdrawiająca wydzielina. Można wypić ten płyn albo wykorzystać go do sporządzenia mikstury. A co do krwi... Co chcesz?
trzęsienia ziemi ustały, a ty wciąż żyjesz. Twoja misja powiodła się? Tak, Kruk nie żyje. A więc wszystko się skończyło. Dzięki Adanosowi. Dobrze zrobiłeś, mój synu. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Odebrałeś sługom zła potężną broń i przywróciłeś równowagę w tej części świata. Kiedy trzęsienia ziemi ustały, ustaliliśmy, co trzeba zrobić w następnej kolejności. Zdobądź szpon Beliara. Ta broń jest tobie przeznaczona. W twoich rękach powinna stać się naszym potężnym sprzymierzeńcem. Używaj jej mądrze, synu. Niech Adanos ci pomoże. My zostaniemy tutaj i postaramy się, aby świątynia odzyskała dawny blask. Tylko Myxir wyruszył do Korinis, aby wesprzeć Watrasa. Watras zbyt długo był sam w mieście. Zabrałem szpon Beliara. Szpon Beliara to wyjątkowa broń. Ma swoją duszę i własną wolę. Ty, właściciel tej potężnej broni, jesteś jej panem. Broń jest teraz częścią ciebie i dostosuje się do twoich umiejętności, ale nie zrobi tego z własnej woli. Jedynie sam Beliar może zmusić ją, by ci służyła. Co mogę zrobić z tą bronią?